Dzień dobry, cześć. W dzisiejszym odcinku poruszę temat, na który dostaję bardzo dużo pytań. Chodzi oczywiście o poroża. Zagłębimy się głównie w poroża jeleni, dowiecie się tego, czym są, z czego są zbudowane, w jaki sposób rosną, a także m.in. tego, czym różni się poroże od rogów, a poza tym planuję nagrać jeszcze jeden film odnośnie zrzutów, gdzie i kiedy ich szukać, a także innych ciekawostek, dlatego polecam śledzić mój kanał, a teraz zapraszam na seans. Jelenie znajdowały się w kręgu zainteresowań już prehistorycznych ludzi, co możemy zobaczyć m.in. na jaskiniowych malunkach, które przetrwały do dzisiejszych czasów. Każdorazowo spotkanie z tymi pięknymi, majestatycznymi zwierzętami budzi wiele emocji, a dzisiaj porozmawiamy o tym, co byki, czyli samce jeleni, noszą na głowach. Zacznijmy od podstaw, czyli od tego, czym jest poroże oraz w jaki sposób rośnie. Poroże jest tworem kostnym wyrastającym z możdżeni, tych oto struktur, a możdżenia to takie wyrostki kostne wyrastające z części czołowej. Co roku byki, rogacze zrzucają poroże, a następnie je nakładają. Zarówno wzrost, rozwój, jak i zrzucanie poroży zależne są od hormonów. Poroże wydłuża się od strony wierzchołkowej i w okresie wzrostu pokryte jest przez scypuł, taką ukrwioną, unerwioną tkankę podatną na zranienia. W tym czasie przysadka mózgowa produkuje dużo somatotropiny, hormonu wzrostu, a testosteron utrzymuje się na niskim poziomie. Aby tyki byka rozwijały się i rosły w prawidłowy sposób, potrzebna jest odpowiednia ilość minerałów, takich jak fosfor czy wapń. Część z nich zwierzęta pobierają wraz z pokarmem, a część wędruje ze szkieletu byka do poroża i ten drugi proces jest odwracalny. A co się dzieje z porożem byka, jeżeli ilość testosteronu w jego krwi rośnie, a somatotropiny, czyli hormonu wzrostu, maleje? Wtedy następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju poroża. Jeleń stara się zetrzeć scypuł, czyli tą unerwioną, ukrwioną tkankę. I na początku jego tyki są jasne, a z czasem robią się ciemniejsze, zależnie od tego, o co się będzie wycierał. Robi to o drzewa, krzewy, o glebę, o to, co napotka na swojej drodze. Ma to miejsce w lipcu, w sierpniu, a młode byki ścierają scypuł nawet później. I komórki chrzęstne z czasem ulegają mineralizacji, a poroże twardnieje i jest gotowe na rykowisko. Okres godowy jeleni przypada na wrzesień, a także październik. Po tym czasie we krwi byków stopniowo zmniejsza się ilość testosteronu, a somatotropiny, hormonu wzrostu, rośnie. Na granicy tyki, a także możdżenia tworzy się taka warstwa, gdzie działają komórki kościogubne, osteoklasty i tkanka kostna ulega rozpadowi. Byki zrzucają swoje poroże w lutym, w marcu, a młodsze nawet później. I gdy to nastąpi, to możdżenie pokrywają się krwią, a następnie naskórkiem. Następuje wtedy ponowny wzrost poroża i co ciekawe, nawet takie ogromne tyki rosną zaledwie kilka miesięcy. A teraz opowiem Wam o terminach, którymi określamy poszczególne części poroży. Gdy przyjrzymy się naszej tyce od dołu, dostrzeżemy jasną pieczęć. Stare byki mają ją płaską, a młode osobniki wypukłą. Idąc do góry, umiejscowione jest tu zgrubienie o ładnej nazwie róża. O tutaj. Te niewielkie kostne narośla również mają całkiem przyjemne określenie. Są to perły. Na tykach widoczne są podłużne wgłębienia, bruzdy, którymi wcześniej biegły naczynia krwionośne, a także nerwy. Przejdźmy do nazw odnóg na tyce. Nad różą znajduje się oczniak, następnie jest nadoczniak, później opierak. Tutaj jest takie charakterystyczne wygięcie, które zawsze znajduje się przy opieraku i po tym poznamy, że właśnie jest to ta odnoga.
Na samej górze mamy trzy odnogi tworzące koronę. A oto inny przykład. To jest oczniak, nad oczniaka nie ma. Następnie jest opierak, który jest charakterystyczny, bo w tym miejscu jest wygięcie tyki, a gdy przyjrzymy się górze, to mamy widlicę. Na wygląd poroża wpływ mają nie tylko kwestie genetyczne, ale również wiek byka, to czym się żywi oraz jego kondycja zdrowotna. I tak na przykład, gdy byk cierpi na jakieś choroby, ma niedobory, uszkodził możdżenie, kończyny albo ma problemy z układem rozrodczym, to jego poroże może być zdeformowane. Pierwsze poroże, które nakłada byk, ma zazwyczaj postać nierozwidloną, tak jak tutaj widzicie. Jest to szpic, a wieniec składający się z dwóch takich szpiców to szpicak. Czasami zdarza się, że pierwsze poroże ma więcej odnóg, ale i tak rozpoznamy, że jest ono pierwsze ze względu na to, że jego róże jeszcze nie są w pełni wykształcone. W kolejnych latach również zdarza się, że byk ma nierozgałęzione poroże, ale często może mieć na przykład dwie, trzy albo i więcej odnóg i wtedy już róża jest wykształcona. Liczba odnóg na tykach z biegiem lat rośnie, jednak nie jest równoznaczna z wiekiem byka. Mniej więcej po 10 roku życia możemy podziwiać najpiękniejsze, najdorodniejsze wieńce, a mniej więcej po 15 roku ulegają one uwstecznieniu. Niektórych odnóg już nie ma, a inne mogą być krótsze. Choć w mowie potocznej nazwy poroże oraz rogi są używane zamiennie, to nie jest to to samo i zaraz Wam przybliżę, czym się różnią. Jak już wcześniej mówiłam, poroże jest tworem kostnym, który zwierzęta co roku zrzucają. Rogi wołowatych, pustorogich, na przykład kozicy, żubra czy muflona, to twór skóry właściwej i tak na przykład u muflona w środku znajduje się możdżeń, a to, co widzicie na zewnątrz, to keratynowa pochwa rogowa. Rogi pustorogich rosną przez całe życie tych zwierząt i często zaopatrzone są w nie nie tylko samce, ale również samice, tak jak na przykład ma to miejsce u kozicy. U jeleniowatych poroże noszą najczęściej tylko samce, choć zdarzają się wyjątki. Należą do nich na przykład renifery. Zarówno samce, jak i samice reniferów zaopatrzone są w poroża i nie wiem czy wiecie, ale sanie świętego Mikołaja ciągną panie renifery, a poznamy to po tym, że samce zimą pozbawione są poroży. Rogi zazwyczaj się nie rozgałęziają, a poroże często ma formę rozgałęzioną, poza oczywiście, na przykład w przypadku jeleni, szpicakami czy szydlarzami. Jeszcze jedną cechą różniącą te dwa twory jest to, że poroże rośnie wierzchołkowo, a przyrost rogów ma miejsce od nasady. Co ciekawe, w XIX wieku również na racice mówiono rogi, a przed II wojną światową poroże częściej określano również tą nazwą. Jeżeli interesuje Was ta tematyka, to zachęcam do zajrzenia do opisu, gdzie umieściłam link do artykułu związanego z nazewnictwem. To tyle na dziś ode mnie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i zostawicie po sobie komentarz, reakcję. I pamiętajcie, że za jakiś czas pojawi się kolejny odcinek o porożach, dlatego śledźcie mój kanał. A jeżeli mielibyście ochotę wesprzeć moją działalność, to macie taką możliwość przez Buy Coffee. Link znajdziecie w opisie. Tymczasem pozwólcie, że zajmę się tym, co bardzo przyjemne, czyli odpoczynkiem na łonie natury. Na razie!